dzisiejszym odcinku pokażemy kończący się remont ulicy Dąbrowskiego, opowiemy o postępach prac przy rozbudowie miejskiej strefy aktywności gospodarczej, zapowiemy kolejną odsłonę w Alei Pisarzy oraz zaprosimy na jesień oświęcimską i międzynarodowy piknik organizacji pozarządowych. Dobiega końca remont ulicy Dąbrowskiego na odcinku od mostu Piastowskiego do ulicy Chopina. W ramach tego remontu był wykonany remont podbudowy tam, gdzie wskazywał to projekt. Również nastąpiło frezowanie nawierzchni bitumicznej i na dzień dzisiejszy mamy 3 warstwy nowej nawierzchni bitumicznej, której grubość wynosi w tej chwili około 18 cm. W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Wykonujemy jeszcze remonty chodników, bo tych chodników mieliśmy w ramach tego zadania do wykonania około 400 metrów kwadratowych. Następuje regulacja studzienek i kratek ściekowych i będą wykonane prace porządkowe. Kierowcy jeżdżą już po dobrej nawierzchni, piesi poruszają się nowymi chodnikami. Mimo wielu obaw ze strony kierowców, remont tego kluczowego dla układu komunikacyjnego miasta odcinka udało się wykonać bez większych problemów i bez całkowitego zamknięcia drogi. Z tego co widać nieźle. Dobrze, że to zrobione, moim zdaniem najwyższy czas. I tak trzymać i oby tak dalej. A czy były duże utrudnienia w czasie remontu? No takie, powiem panu, były utrudnienia, no ale po prostu teraz widać, że warto było. Były utrudnienia w czasie remontu? Tak. Spore korki występowały przede wszystkim na drugim moście. Ale teraz już wszystko? No teraz już wszystko, jak widać, dosyć płynnie przebiega i jeszcze tylko malowanie pasów i można użytkować. Nie było widocznych korków, takich jakich się bano. I trzeba powiedzieć i oddać tutaj wykonawcy uznanie, wyrazić wykonawcy, że zorganizował tą pracę zarówno w tempie szybkim, jak i z odrobiną takiej kultury technicznej. Nie widać tu rumowisk, nie widać tutaj jakichś barier niepotrzebnych. Nawet te odpadki po budowie są zgromadzone w miejscach, które wskazują na to, że za chwilkę pojedzie auto i zostaną usunięte. Także oceniamy bardzo dobrze tę inwestycję i oby wszystkie w mieście przechodziły tak szybko, tak sprawnie, no i tak jakościowo dobrze. Oceniam sam remont bardzo dobrze. Cieszy mnie bardzo fakt, że prace remontowe wykonywane były w godzinach nocnych oraz, że obejmowały nie tylko wymianę samej nawierzchni drogi, ale także remont chodnika prowadzącego bezpośrednio do mostu Piastowskiego, no i jeszcze oczywiście zatoki przystankowe, które były bardzo potrzebne, wcześniej były bardzo nierówne, więc inwestycja ta w ogóle była niezbędna, ponieważ borykaliśmy się z dziurami tutaj na ulicy Dąbrowskiego przez bardzo długi czas. Jedyne o co by trzeba było w tej chwili się starać, to o jak najszybsze wymalowanie pasów, gdyż miejscowi oświęcimiacy znają skrzyżowanie Dąbrowskiego Krasickiego i wiedzą, jak się tam ustawić samochodami, natomiast przyjezdni nie wiedzą i bez pasów nie wiedzą, jak się ustawić, a to jak najszybciej zrobić. W terminie do 14 dni nastąpi malowanie na całej tej powierzchni, czyli linie i przejścia dla pieszych. Inwestycja była finansowana przez Starostwo Powiatowe i Miasto Oświęcim. Przy ulicy Fabrycznej trwa rozbudowa miejskiej strefy aktywności gospodarczej Nowe Dwory. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w sferze gospodarczej w Oświęcimiu. Jest to działanie miasta Oświęcim, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców. Myślę, że realizuje najważniejszy problem i postulat właśnie naszego miasta. To jest tworzenie miejsc pod przedsiębiorczość, pod tworzenie nowych firm gospodarczych, a tym samym właśnie tworzenie nowych miejsc pracy. Bo przecież bezrobocie jest dzisiaj największym problemem społecznym. Nie tylko w Oświęcimiu, ale też i w całej Polsce, ale też i w Europie. Natomiast jesteśmy właśnie w tym miejscu, gdzie powstaje projekt największy, realizowany przez miasto Oświęcim, rozbudowa miejskiej strefy gospodarczej, gdzie są właśnie realizowane 2 projekty. Jeden związany z budową inkubatora przedsiębiorczości, to będzie obiekt, 2 obiekty o powierzchni około 3000 m2 oraz realizacja drogi wzdłuż właśnie ulicy Fabrycznej, która będzie drogą serwisową, otworzy tereny właśnie wzdłuż tej drogi pod lokalizację przyszłych firm i tak jak powiedziałem, tworzenia miejsc pracy.
Za blisko 11 milionów złotych przygotowany zostanie pod działalność inwestycyjną teren o wielkości 50 hektarów, oświetlony i skanalizowany. Wyposażony w drogę serwisową, na którym do 2015 roku powstanie drugi inkubator przedsiębiorczości, sprofilowany pod działalność produkcyjną. Miasto pozyskało na ten cel 6 milionów złotych ze środków unijnych. Cała inwestycja na terenie miejskiej strefy aktywności gospodarczej wykonywana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca musiał najpierw spełnić wszystkie wymogi formalne, koncepcję, dokumentację projektową, a następnie uzyskał pozwolenie na budowę. Teraz jest czas na budowę drogi i inkubatora. Po okresie, można powiedzieć, takiej większej ostrożności przedsiębiorców w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, w tym roku czujemy wzrost zainteresowania. Na dzień dzisiejszy mamy tylko jedno wolne pomieszczenie w inkubatorze przedsiębiorczości. Mamy ulokowanych w tej chwili 30 przedsiębiorców, dwóch czeka na podpisanie umowy. W zasadzie profil działalności jest bardzo różny. Mamy nawet, w tej chwili będzie firma, która będzie zajmowała się tworzeniem innowacyjnych produktów dla chemii budowlanej. Dokładnie to będzie laboratorium, które będzie te usługi świadczyło, więc będzie to coś, można powiedzieć, z wyższych technologii. W większości są to firmy usługowe, które dają łącznie około 180 miejsc pracy, więc wydaje mi się, że te wskaźniki są dość wysokie. Inwestycja zakończy się w 2015 roku. Docelowo na blisko 50 hektarach będą działać dwa inkubatory przedsiębiorczości i lokalne centrum biznesu. Planowany profil miejskiej strefy gospodarczej to firmy z branży chemicznej, logistycznej oraz transportu i spedycji. Projekt, który realizuje miasto Oświęcim, którego działanie jest powstanie drugiego inkubatora przedsiębiorczości, daje nam nowe możliwości. Po pierwsze, będzie tam część produkcyjna dla firm, można powiedzieć, troszeczkę z innego sektora. Oprócz tego będzie możliwość tworzenia nowych przedsiębiorstw dla tych firm, które tutaj w naszym obecnym inkubatorze nie mają możliwości inkubowania. Podjęliśmy z miastem spójną inicjatywę promowania miejskiej strefy gospodarczej. To jest teren powyżej 45 hektarów, na którym obecnie znajduje się prawie 90 firm. Są to firmy głównie usługowe i produkcyjne, jest kilka firm handlowych. Stworzyliśmy na zlecenie miasta Oświęcim portal gospodarczy internetowy, na którym zgromadzone są wszelkie informacje o dostępnych terenach inwestycyjnych, o przedsiębiorstwach zlokalizowanych w strefie i jego głównym celem jest promocja strefy gospodarczej jako wspólnego obszaru gospodarczego. Miłośników współczesnej literatury polskiej czeka nie lada gratka. W piątek 27 września w Oświęcimskiej Alei Pisarzy przy Galerii Książki swoją płytę odsłoni Janusz Głowacki. Zapraszamy serdecznie 27 września w Alei Pisarzy przy Bibliotece Galerii Książki. Odsłonięta zostanie kolejna płyta dedykowana wybitnemu polskiemu pisarzowi Januszowi Głowackiemu. Głowacki jest trzecim już pisarzem, który odsłoni swoją płytkę z swoim cytatem i opatrzoną nazwiskiem pisarza w Alei Pisarzy. Do tej pory swoje płyty odsłonił już Andrzej Stasiuk i Marek Bieńczyk. Janusz Głowacki ma na swoim koncie ogromny dorobek literacki. Zasłynął m.in. z takich opowiadań jak Wirówka nonsensu, Polowanie na muchy, My Sweet Raskolnikow czy Raport Piłata. Jest również autorem wielu powieści, m.in. Moc truchleje, Ostatni cieć, Z głowy czy Goodnight Jersey. Światowy sukces przyniosły Głowackiemu sztuki teatralne, grane od Nowego Jorku przez Los Angeles, Sydney, Pragę, Warszawę, Moskwę, Petersburg, aż po Seul. Warto wspomnieć, że Głowacki jest również autorem scenariuszy filmowych. Polowanie na muchy, Trzeba zabić tę miłość, czy długo oczekiwanego filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy, na którego wszyscy z pewnością czekamy, jego premiera 4 października, Wałęsa, Człowiek z nadziei. Projekt Aleja Pisarzy realizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu i nawiązuje do popularnych na całym świecie Alei Gwiazd. Przy czym w odróżnieniu od idolów masowej kultury medialnej, dowartościowaniu podlega tu sztuka o najwyższej wartości kulturowej. Sztuka słowa. Zapraszamy. Pełen różnorodnych atrakcji będzie w Oświęcimiu ostatni weekend września. Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na trzecią odsłonę projektu organizowanego w ramach Roku Kultury w Oświęcimiu, Kulturalne Cztery Pory Roku, Jesień Oświęcimska. Mieliśmy
świętowiosne barwy lata, przyszła pora na jesień. Zapraszamy już 28 września o godzinie 18 na zakończenie Międzynarodowego Pikniku Organizacji Pozarządowych zagra zespół Czaci Worba. A już w niedzielę od godziny 14 kolejne atrakcje w ramach imprezy Na Bulwarach Fajnie Jest. Spotykamy się na bulwarach, by wspólnie bawić się, słuchać koncertów, wspólnie uczestniczyć w animacjach, grach i zabawach. Na Państwa będzie czekał plener malarski My Tu i Teraz z udziałem grupy Na Zamku oraz artystów z miast partnerskich. Będzie wystawa poplenerowa tegoż pleneru. Ponadto gra miejska Spadkobiercy, czyli Śladami Dawnych Mistrzów. Można wziąć udział w znakomitej grze miejskiej, poznać historię naszego miasta. Można zgłosić się w Oświęcimskim Centrum Kultury wcześniej, ale można również w godzinie startu, czyli o godzinie 14, będziemy czekali na Państwa, na tych, którzy chcą wziąć udział w grze miejskiej. W ramach jesieni oświęcimskiej odbędą się m.in. koncerty zespołów Ciaci Worba i Krokę, przeworskiej kapeli podwórkowej Beka i Kataryniarza Śląskiego, spektakl teatru pantomimy Mimo pod tytułem Przedwczorajsze historie, pokaz grupy z Bandieratori Scori i Arezzo oraz grupy tańca historycznego Scori we Włoszech. Ponadto gry, zabawy, konkursy i animacje dla dzieci pod intrygującym tytułem Na bulwarach fajnie jest, można sobie pobiegać. Zapraszamy nie tylko dzieci, zapraszamy również dorosłych. Podczas animacji dawne gry, współczesne gry będzie można pograć w Zośkę, w kliklaki, może w dwa ognie, w gumę czy w skakankę. Każdy znajdzie coś dla siebie, gorąco zapraszamy. Kolejną atrakcją tych dni będzie Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych. W najbliższą sobotę tutaj na parkingu na bulwarach po raz pierwszy w tym miejscu odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych. To już 8 piknik z rzędu, pierwszy o zasięgu międzynarodowym, gdyż będziemy gościć wiele grup artystycznych z zagranicy, z miast współpracujących z miastem Oświęcim. Od godziny 10 do godziny 17 na parkingu i w najbliższych okolicach ustawionych zostanie prawie 50 różnych stoisk, stowarzyszeń, klubów, fundacji. W ramach tego będą również organizowane konkursy, turnieje, zabawy dla dzieci i dla dorosłych. Przez cały czas trwania pikniku żyć będzie również scena, na której występować będą zarówno nasze rodzime zespoły lokalne, jak i te właśnie z zagranicy. Wydarzeniem dnia będzie występ naszych przyjaciół z Kori nieopodal Rzymu, grupy Spandyratorów, grupy flagistów, którzy będą w prawie półgodzinnym programie zabawiać nas wszystkich. Dodatkową atrakcją będą dmuchańce dla dzieci, będzie punkt gastronomiczny oraz o godzinie 12 rozegrany zostanie mecz piłkarski między przedstawicielami miast właśnie zagranicznych przeciwko naszym samorządowcom. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Od 10 do 17 będzie wiele atrakcji, będzie tutaj co robić. Zapraszamy serdecznie.